Wyobraź sobie, że kupujesz rzecz, o której od dawna marzyłeś, i nagle upada ona i łamie się. Smutny obrazek, prawda? Chociaż można zwrócić towar do sklepu, można też kupić coś, czego po prostu nie da się zniszczyć. Wydaje się to niemożliwe, ale kolejne rzeczy są naprawdę trudne do zniszczenia. Okulary ochronne Herkules. Jeśli musisz chronić swoje oczy podczas pracy, kup okulary Herkules. Ochronią twoje oczy w każdej sytuacji. Nawet jeśli ktoś ciężki na nie usiądzie lub przejedzie po nich samochód terenowy. Te okulary są praktycznie niezniszczalne. Wszystko dzięki niełamliwym soczewkom z poli węglanu nawet sam herkules by ich nie zniszczył. Kostium przeciw niedźwiedziom. Troy Herterbys to prawdziwy bohater komiksów, to Tony Stark i Bear Grills z jednym wynalazł kostium przeciw niedźwiedziom, który jest tak potężny, że niedźwiedzie uciekają na jego widok, a on sam może wytrzymać wszystko. Miejscowi bandyci próbowali zniszczyć kostium, ale im się to nie udało, i nic w tym dziwnego, bo nawet kłoda ważąca tonę nie była w stanie przebić tego gigantycznego kostiumu. Nokia 3310 Myślę, że wszyscy już od dawna wiedzą, że ten telefon jest trudny do zniszczenia, ale pojawia się ważne pytanie: czy istnieje jeszcze jakiś telefon, który może konkurować z Nokią pod względem wytrzymałości i trwałości? Okazuje się, że tak przynajmniej jeden. Nazywa się CAT S61. Tylko czas pokaże, czy ta modelka może pokonać słynną Nokia 3310, ale jest to całkiem możliwe. Wytrzymałe zegarki. Istnieją zegarki kuloodporne, a są też takie, które są odporne na bomby. Przykładem są zegarki z brązu marki Kamenga. Ich obudowa o wymiarach 44x20 mm była testowana przy ciśnieniu do 300 barów. Dla porównania, takie ciśnienie występuje na głębokości 3000 m pod wodą. Nadal nie wierzysz, że te zegarki są wytrzymałe? Zostały wysadzone za pomocą 5 kg C4, a tarcza została jedynie lekko porysowana. Jeśli takie zegarki ci przerażają, to rozumiem. W takim razie spróbuj zegarków Inox od Victorinox. One także są bardzo wytrzymałe. Nie testowano ich wprawdzie za pomocą C4, ale to jedyne szwajcarskie zegarki, które przetrwały 130 ekstremalnych testów wytrzymałości. Stretch Armstrong. Jak zabawka znalazła się na tej liście? Jeśli widziałeś Stretch Armstronga, to nie powinno cię to dziwić. Ludzie testowali tę zabawkę na wszelkie sposoby, a ona przetrwała każdy test. Kiedyś dwaj przyjaciele przywiązali zabawkę łańcuchami do dwóch samochodów i próbowali ją rozerwać, kierując pojazdy w przeciwnych kierunkach. Brzmi to jak tortura z horroru, ale oczywiście im się to nie udało. Piłka One World. Grać z uszkodzoną piłką jest niemożliwe, wie to każdy, kto uprawia sport. A jeśli tego nie wiesz, to może czas spróbować piłki One World, która nigdy nie ulega deflacji podczas gry. Wszystko dlatego, że nie trzeba jej nawet pompować. Została stworzona specjalnie dla dzieci z ubogich rejonów, ale teraz kupuje się ją na całym świecie, ponieważ to najbardziej wytrzymała piłka. Hełm Bobby feta. Typowe hełmy z filmów wojennych to już przeszłość, a Hełm Dieta to udowadnia. Zyskał przydomek hełmu Boby Feta, chociaż każdy fan Gwiezdnych Wojen zauważy, że przypomina on bardziej generała Grievousa. W każdym razie nazwa nie jest aż tak istotna, o wiele ważniejsze jest to, że ten hełm jest dosłownie kuloodporny, a także posiada technologię wykrywania ciepła do namierzania wrogów. Ten hełm noszą amerykańscy komandosi. Bojowy długopis Zwykłe długopisy są nudne i nieciekawe, mogą tylko pisać. Ale bojowe długopisy to zupełnie inna historia. Mogą nie tylko pisać, co powinien robić każdy długopis, ale także mogą być używane do samoobrony, ponieważ są wykonane z anodyzowanego aluminium odpornego na korozję. Jeśli to nie jest imponujące, to nie wiem co powiedzieć. Taki długopis ma nawet twardy jak diament nóż do cięcia szkła z węglika wolframu. Kolejne dobre narzędzie do samoobrony, choć mam nadzieję, że nikomu nie będzie potrzebne. Pierścień z wolframu. Jeden pierścień, by rządzić wszystkimi. To z pewnością opisuje ten pierścień, którego nie da się zniszczyć. Został wykonany z jednego z najtwardszych materiałów wolframu. Jest twardszy od tytanu, a zarysować go może jedynie diament. Więc jeśli chcesz oświadczyć się, kup pierścień z wolframu, aby pokazać swoją prawdziwą, niezniszczalną miłość. Kuloodporny garnitur. Chcesz być niepokonany i wyglądać stylowo? Kuloodporny garnitur jest dla Ciebie. Ten garnitur został stworzony za pomocą nanotechnologii. Uszyty jest z włókien węglowych, które są stosowane w amerykańskiej armii, ale są cieńsze i bardziej elastyczne. W tak wytrzymałym garniturze możesz stać się kolejnym Jamesem Bondem. Tylko nie zapomnij powiedzieć swojemu szefowi, że wybierasz się walczyć z kolejnym złoczyńcą. Twarde opony Wszyscy spotkaliśmy się z przebitymi oponami, i pewnie każdy marzył o oponach, które są w stanie wytrzymać wszystko. Dzięki tym kołom można zapomnieć o ciągłych problemach z oponami. Czy widziałeś to dzieło Michelin, które nie potrzebuje sprężonego powietrza? To ogromna przewaga w porównaniu z innymi oponami. Jeśli nie potrzeba powietrza, opony się nie spuszczą. Ogniste mrówki. To nietypowy przykład, ale warto go wspomnieć. Te małe owady są pojedynczo bardzo kruche, ale w grupie stają się niezniszczalnym materiałem. Łącząc swoje ciała, mrówki mogą tworzyć duże konstrukcje, które są w stanie wytrzymać niemal wszystko. Naukowcy badają to dziwne zjawisko i starają się wykorzystać je do stworzenia prawdziwego, wytrzymałego materiału. Jestem bardzo ciekaw, co wymyślą. Niezniszczalna koszulka. Wszyscy mamy jakieś porwane koszulki, prawda? Ale nie ci, którzy kupili koszulkę Trust. Nie da się jej ani rozerwać, ani przeciąć. Została uszyta z politylenu o wysokiej masie cząsteczkowej czyli z bardzo wytrzymałego materiału, który jest używany w wojskowych mundurach. Nawet Hulk Hogan nie byłby w stanie rozerwać tej koszulki. Klocki Lego. Jeśli kiedykolwiek nadepnąłeś na klocek Lego, wiesz jak bardzo są twarde. Są wykonane z niezwykle wytrzymałego plastiku, który nazywa się Acrylonitrylobutandienostyren. Boże, jakie to trudne słowo. Dlatego chodź po domu ostrożnie. Panasonic Toughbook. Pęknięty ekran laptopa nie będzie problemem z tymi modelami Panasonic Toughbook i Getac X500. To super wytrzymałe laptopy, które są używane w najtrudniejszych zawodach. Korzystają z nich strażacy, policjanci i żołnierze, którzy potrzebują komputera zdolnego przetrwać wszystko. Jeśli laptop to wytrzyma, wytrzyma prawie wszystko, nawet gniew twojej mamy, chociaż może niekoniecznie. Zamek Sargent i Greenleaf. Zamki pomagają chronić nasze rzeczy, ale niestety niektóre modele słabo radzą sobie z tym zadaniem. Jednak nie Sargent i Greenleaf 951C. Ten zamek z firmowego stopu jest w stanie wytrzymać niesamowitą siłę fizyczną i zabezpieczy Twoje rzeczy w każdych warunkach. Mimo wszystko kosztuje ponad 2200 dolarów, więc warto go kupić, jeśli chcesz zamknąć coś naprawdę cennego. Tylko nie zgub kluczy, bo wtedy na pewno będziesz mieć problemy. Toyota Hilux Niezniszczalny pick-up Toyota Hilux to rzeczywiście niezniszczalny samochód. Jest przystosowany do najbardziej surowych warunków. Nawet podróży przez Antarktydę, na której zimno i śnieg nie miały żadnego wpływu, Toyota Hilux wielokrotnie pojawiała się w programie Top Gear, gdzie próbowano ją zniszczyć, ale bez większych sukcesów. Warto również wspomnieć o Maruderze, wojskowym pojeździe ważącym 10 ton, który jest prawdziwym niszczycielem. Wytrzymał 3 kg plastycznego materiału wybuchowego. Spróbuj znaleźć inny samochód, który to przetrwa. Poczekam tutaj na ciebie. A wy, znacie jakieś rzeczy, których prawie nie da się złamać lub zniszczyć? Odpowiedzcie w komentarzach. Dzięki za oglądanie.